Und wir kommen zu unserem letzten Thema, Karl Dedecius als Wegbereiter der polnischen Literatur in Deutschland und der deutschen Literatur in Polen. Und hier konnten wir als Referenten zum einen Sława Lisiecka gewinnen und Leszek Czaruga. Wenn man Sława Lisiecka vorstellen will, hat man fast ein ähnliches Problem wie bei Dedecius. Sie ist Übersetzerin. Wenn ich jetzt alles, was sie übersetzt hat, vorlesen wollte, das sind diese drei Seiten hier, dann wäre unsere Zeit schon zu Ende. Deshalb nur so viel. Sie hat 1985 als eine der ersten den damaligen Preis der Robert-Bosch-Stiftung für polnische Übersetzer deutschsprachiger Literatur bekommen. Und unseren zweiten Referenten, Leszek Czaruga, auch hier muss ich mich kurz fassen. Er ist Germanist, er ist Polonist, er ist Übersetzer, er ist Lyriker, er ist Prosaist und Publizist. Und aber was vielleicht das Wichtigste ist, er kennt Karl Dedecius schon sehr lange, unter anderem auch deshalb, weil Karl Dedecius mit seinen Eltern, mit Witold Wirbscha und Maria Kurecka, vielfältigen Kontakt hat. Von daher wird uns Leszek, wenn Sława Lisiecka ihr Referat gehalten hat, sicher noch kommentierend einiges hinzufügen können. Dazu Sława, sollst du du hast das Wort. sagen, dass ich an der Warschauer Uni tätig bin. Jawohl, Herr Professor. Panie Professorze. Sława, du hast das Wort. Vielen Dank, Manfred, für diese Vorstellung und für die Einladung zum Dziękuję bardzo, Manfredzie, za to zaproszenie do sympozjum. Szanowni Państwo, mówić o Karlu Dedeciusie jako prekursorze literatury polskiej w Niemczech i niemieckiej w Polsce w ciągu 15 minut, no to jest oczywiście ogromne wyzwanie. Także muszę się, chcąc nie chcąc, poruszać na poziomie pewnej ogólności, pewnej powierzchowności. To tylko tytułem wstępu. Łódź była niegdyś miastem wieloetnicznym, nazywanym miastem czterech kultur, w którym pokojowo żyły ze sobą cztery, a właściwie pięć narodów. Polski, żydowski, niemiecki, rosyjski, a także czeski. Karl Dedecius, urodzony 3 lata po I wojnie światowej, nazywany był Lodzermensch, tak jak i inni Niemcy i Żydzi. Od samego początku, ponieważ jego ojciec wolał polską dzielnicę, wychowywał się dwujęzycznie, z niemiecką i z polską duszą, że tak powiem. Uczęszczał też do polskiego gimnazjum, które miało mieć decydujące znaczenie dla całego jego życia, dla jego wrażliwości, a także dla jego wyobraźni. Niemal natychmiast po ukończeniu szkoły średniej, po maturze, choć marzył o studiach w szkole filmowej, został pozbawiony tych marzeń i musiał wyruszyć na II wojnę światową jako żołnierz, i to jako żołnierz Wehrmachtu, by walczyć za ojczyznę, która była mu zupełnie obca i której nawet nie odwiedził w ciągu całego swojego młodego życia. Już sam pobór do wojska musiał być dla młodego Dedeciusa bardzo trudnym doświadczeniem psychicznym, a co dopiero to, co nastąpiło później, czyli ogrom walk pod Stalingradem i 7 lat niewoli w Związku Radzieckim. Na szczęście był wystarczająco silny fizycznie, aby sobie z tym wszystkim poradzić. Wydaje się też, że jego psychika i instynkt samozachowawczy podszeptywały mu odpowiednie rozwiązania. Będąc z natury człowiekiem pogodnym i myślącym, będąc jeńcem wojennym, zwrócił się ku bliskiej jego sercu poezji rosyjskiej. To była metoda nauki języka rosyjskiego jako w taki sposób autodydaktyczny i również metoda zabicia wlokącego się niemiłosiernie czasu. W
ten sposób powstały jego pierwsze przekłady wierszy Lermontowa, Puszkina, Jesienina. Szczęśliwie, znowu szczęśliwie, w roku 1940 zostawił w Łodzi swoją narzeczoną, która następnie, zaraz po rozpoczęciu wojny, zdołała uciec do Niemiec. I choć przez całe 7 lat nie usłyszała od niego ani słowa, wiernie na niego czekała. Nie wrócił więc do Łodzi, tylko pod koniec roku 1949 wyjechał za nią do Weimaru. Dokładnie to było w nocy sylwestrowej, noc sylwestrową. Tam się pobrali, ale już po 2 latach Decius postanowił uciec z rodziną do Republiki Federalnej, ponieważ jako człowiek myślący dość wcześnie zorientował się, dokąd wkrótce doprowadzi socjalizm NRD. Po przybyciu w RFN znalazł zatrudnienie w firmie ubezpieczeniowej Allianz na całe 20 lat, ale ta praca zawodowa nie do końca go satysfakcjonowała. Chciał więcej. Jego całym światem zawsze była literatura. Sądzę, że jako człowiek, który od dzieciństwa był u siebie w tak wielu kulturach, również podczas wojennej niewoli, długo zastanawiał się nad tym, jak pogodzić wrogi świat. Jaką rolę on mógłby w tym odegrać? Co teraz może zrobić humanista? Mógł jedynie starać się realizować swoje humanistyczne ideały. I właśnie ten pomysł miał on na myśli. Wieczorami po pracy tłumaczył polskie wiersze na niemiecki, aby pokazać Niemcom, że Polacy nie gęsi, też swój język mają, jak to ujął w XVI wieku polski poeta renesansowy Mikołaj Rej. Ich własny język, to znaczy ich własna kultura i to wysoka. Nie wolno nam zapomnieć, że nie tylko Polacy obwiniali Niemców za zniszczenia wojenne i śmierć milionów ludzi. Także Niemcy mieli swoje powody, to jest utratę rozległych ziem wschodnich, aby po wojnie wręcz nienawidzić Polaków. Żelazna kurtyna też nie ułatwiała zadania Decyusowi. Mimo to już w roku 1959 w wydawnictwie Karl Hanser swoje pierwsze przekłady polskich wierszy w antologii Lekcja ciszy, która stała się ważnym wydarzeniem literackim w Niemczech. Przyjęcie tego tomu zawierającego wiersze 60 najważniejszych polskich poetów było bardzo dobre. Pojawiło się wiele recenzji prasowych i radiowych. Sensację wywołała jednak publikacja genialnych aforyzmów Stanisława Jerzego Leca Myśli nieuczesane, z których humanistycznym sensem Decius mógł się całkowicie utożsamić, a które sprzedały się w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy. To był początek. Karl Decius szukał jednak możliwości poznania polskich poetów i pisarzy, najpierw listownie, a potem osobiście, co stopniowo mu się udawało. Owocem tych starań była znajomość, a później przyjaźń z tak wybitnymi polskimi poetami jak Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i wielu innych. Rozsławił tych poetów w Niemczech i nie tylko w Niemczech. Wielu intelektualistów w całej Europie czytało ich po niemiecku, co też w znacznym stopniu przyczyniło się do tego, że Miłosz i Szymborska otrzymali w końcu Nagrody Nobla. Czy można sobie wyobrazić lepszego ambasadora polskiej literatury? Decius nie spoczął jednak na laurach. Jego działalność sięgała znacznie dalej. Dzięki swojemu rodzimemu urokowi i charyzmie potrafił zjednać sobie bardzo ważne osoby w Niemczech, takie jak Marion Gräfin Dönhoff, Helmut Schmidt czy Richard von Weizsäcker, a także instytucje, bez której cała działalność Deciusa byłaby nie do pomyślenia. Mam tu na myśli Fundację Roberta Boscha w Stuttgarcie, która całymi latami z ogromnym zaangażowaniem
działała na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich w dziedzinie kultury, a także polityki. Tak, Fundacja Roberta Boscha była dobrym aniołem dla Karla de Deciusa. To ona użyczyła mu skrzydeł, pomagając w założeniu w roku 1980 jedynego w swoim rodzaju Instytutu Niemiecko-Polskiego. Nie należy zapomnieć również o administracji miasta Darmstadt, która od samego początku wspierała założenie, a następnie utrzymanie Instytutu. Jako dyrektor tego Instytutu de Decius zaprosił setki polskich pisarzy, poetów, tłumaczy i artystów reprezentujących inne dziedziny sztuki, aby w latach 80. i 90., które były dla Polski politycznie bardzo trudne, stan wyjątkowy i walka w Solidarności o niepodległość Polski, przyjechali do nas i przedstawili Niemcom swoją sztukę. Darmstadt stał się dla nich niemal Mekką. Nagroda dla najlepszych polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej przyznawana co 2 lata przez Instytut Spraw Polskich i Fundację Roberta Boscha była bardzo ważnym i mile widzianym wyróżnieniem. Od wielu lat nagroda imienia Karla de Deciusa, teraz tak się nazywa, jest przyznawana także tłumaczom literatury polskiej na język niemiecki, aby mogli ją upowszechniać w krajach niemieckojęzycznych. Ale do Darmstadtu przyjeżdżali także ludzie związani z przemysłem księgarskim i wydawniczym w Polsce. Karl de Decius zapraszał ich na kilkudniowe wyjazdy studyjne, aby pokazać im pracę niemieckich wydawnictw i zapoznać z najnowszymi publikacjami literatury niemieckojęzycznej. Należy koniecznie wspomnieć, że wszystkie te działania Instytutu Spraw Polskich nie byłyby możliwe bez gorliwego zaangażowania jego oddanych pracowników, takich jak Andreas Lawaty, Manfred Mack czy Albrecht Lemp, by wymienić tylko kilku z nich. Na pytanie, kiedy to wszystko robi, de Decius odpowiadał żartobliwie po pracy. 3000 wierszy, począwszy od Adama Mickiewicza, po Adama Zagajewskiego i jeszcze młodszych poetów, 7 tomów panoramy literatury polskiej XX wieku. Tytaniczna praca najwyższej próby, jego opus magnum. Z czystej zawodowej ciekawości porównywałam czasami oryginały z tłumaczeniami i byłam zdumiona i zachwycona jednocześnie, zwłaszcza jeśli chodzi o rytm, o rymy i melodię. Większość obrazów również wydawała się wspaniale oddana. Oczywiście nie mogłam dokładnie ocenić, czy te wiersze będą pasowały do języka niemieckiego, że tak powiem, ale czytałam wiele recenzji, w których krytycy nie szczędzili mu pochwał, mówiąc, że przetłumaczone wiersze brzmią i są tak dobrze osadzone w niemieckiej tradycji poetyckiej, jakby były napisane po niemiecku. Do wybitnych osiągnięć Karla de Deciusa i jego zespołu należy również 50-tomowy projekt Biblioteka Polska, Polnische Bibliothek, zawierający prozę najważniejszych polskich pisarzy, z których część przetłumaczył również sam de Decius. I to bynajmniej nie jest wszystko. Należy też wspomnieć o kilku książkach, które napisał, aby uczynić polską literaturę bardziej przystępną dla niemieckiego czytelnika. Niemcy i Polacy, przesłanie książek, wszędzie jest Polska, polskie profile, o kulturze i literaturze Polski, o tłumaczeniu, o poetach polskich, życiorys książek i kartek i inne. I Willa Deciusza w Krakowie wspólnie z niezapomnianym Albrechtem Lempem przyczynił się do odrestaurowania renesansowej willi, w której od roku 1991 mogą pracować nad swoimi pracami zarówno tłumacze z Polski, jak i z Niemiec. Tak bogaty dorobek nie mógł oczywiście pozostać niezauważony zarówno przez stronę polską, jak i niemiecką. W roku 1999 Karl de Decius został uhonorowany prestiżową pokojową nagrodą niemieckiego handlu książką. Otrzymał również wiele innych ważnych nagród,
w Niemczech, między innymi Hesską Nagrodę Kulturalną, Niemiecką Nagrodę Narodową, Nagrodę Polsko-Niemiecką i Federalny Krzyż Zasługi. Nie zabrakło również nagród z polskiej strony. Pierwszy był Katolicki Uniwersytet Lubelski, który nadał mu tytuł doktora honoris causa. Potem także inne polskie uniwersytety przyznały mu doktoraty honoris causa. Najważniejsze polskie odznaczenie, czyli Order Orła Białego Rzeczpospolitej Polskiej, otrzymał w roku 2003. Choć od 1963 roku utrzymywał kontakty z rodzinnym miastem, dopiero w roku 1992 został honorowym obywatelem Łodzi. Karlowi Dedeciusowi poświęcona jest również stała wystawa w Muzeum Miasta Łodzi. Czego brakuje? Wieńca laurowego na jego głowie. Największego wyróżnienia dla poety. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zanim poproszę Leszka o zabranie głosu, chciałbym wspomnieć, no powiedziałem o wszystkim, co mówisz, co robisz, ale zapomniałem o tym, że jesteś aforystą. Także proszę, Leszku, o to, żebyś trzymał się czasu w miarę możliwości. Dziękuję bardzo. Proszę o cierpliwość i zrozumienie, jeżeli chodzi o mój język niemiecki. Od lat nie mówiłem po niemiecku. Więc tak, po pierwsze, nie chcę mówić o samym Dedeciusie, tylko o projekcie, który stworzył. I chcę pokazać coś takiego, jakby jak tło jego pracy. I po pierwsze, jest taki wiersz Bobrowskiego, w którym napisał, że liryka to metoda porozumienia się z sąsiadem, ale Dedecius, który tłumaczył kogoś, kto w domu staje przed zadaniem pisać wiersze po Auschwitz. To jest cytat z Różewicza. Po II wojnie światowej no to był temat, wokół którego toczyło się wiele dyskusji tego pokolenia. To widać w korespondencji prowadzonej przez Różewicza i Dedeciusa. To jest bardzo interesujące. Oni o tym dużo właśnie korespondowali. I takim budowniczym mostów, którym był Dedecius, wiedział, taki budowniczy mostów, wiedział, że co prawda w latach 50. czy 60. bardzo trudno będzie umożliwić dialog między politykami z Polski i z Niemiec, dlatego że nie dało się na nich wpłynąć, oni mówili swoim głosem, ale na poetów można było próbować wpłynąć, oni mówili szczerze. I wielokrotnie Dedecius powtarzał, że bardzo ważne jest w tej chwili budować dialog między ludźmi kultury, dlatego że politykom się to nie uda, ale nam może się udać się porozumieć. Czasami nie tak dobrze to funkcjonowało, jeżeli w tłumaczeniu Konwickiego Małej Apokalipsy na rynku niemieckim w tłumaczeniu pojawiła się Polska Apokalipsa, to tego nie dało się do końca zrozumieć akurat w tym przypadku, ale ważne jest, Dedecius wiedział, że język niemiecki jest pierwszym językiem obcym polskiej literatury. Można się było tego dowiedzieć z biografii Krzysztofa Guczyńskiego z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich na przykład. On, czyli Dedecius to wiedział. I jego projektem od początku, czyli od Kochanowskiego, czyli było tłumaczenie poetów od Kochanowskiego do
młodych poetów polskich, żeby ich wszystkich przetłumaczyć na język niemiecki i pokazać niemieckim czytelnikom drogę, jaką przebyło myślenie w Polsce, literatura polska. Wszystkie antologie wydane przez Dedeciusa były bardzo ważne, ale najważniejsza to była Lekcja ciszy. To tam były dwa wydania tej książki, tej antologii. Było niesłychanie dobre echo krytyki. Ta książka była wspaniale recenzowana i być może był to głos adresowany do myśli niemieckich autorów, którzy po II wojnie światowej, pisał o tym Günter Grass na przykład, szukali języka, który nadawałby się do tego, żeby pisać o naszych doświadczeniach, o sytuacji po wojnie, o sytuacji, która pojawiła się po wojnie. I myślę, że Lekcja ciszy była niesłychanie istotną publikacją, niesłychanie istotnym głosem w tym momencie. To była druga połowa lat 50., czyli trwała ta dyskusja wtedy i była niesłychanie ważna. To było taką bramą dla literatury polskiej, dla polskiej poezji w Niemczech. Fantastycznie. Ale obserwując to, widać bardzo dokładnie, Dedeciusz odgrywał ogromną rolę, ale nie tylko on odegrał ważną rolę w tym procesie. Widać, że poezja jest formą wyrazu polskiej kultury, głosem polskiej kultury od poetów najstarszych do tych najmłodszych, o której dowiedzieć się można w języku niemieckim, może nie w książkach, ale również w czasopismach. Kto nie zna języka polskiego, ale interesuje się literaturą polską, jest w stanie znaleźć w zasadzie wszystko w języku niemieckim. I to w tym odegrał ogromną rolę Dedecius. Ale tłem było tutaj tło polityczne, które wiąże się z doświadczeniami II wojny światowej. Dedecius miał pewnego rodzaju trudności, żeby dostać wizę do Polski i tak dalej. Także to wiązało się z trudnościami w tych czasach komunistycznej Polski, ale jego rola nie była dobrze rozumiana przez polskie władze i te trudności pojawiały się nie bez przyczyny z ich punktu widzenia. Ale mimo wszystko miał problemy z tym, jak polskich eksylantów, takich jak Miłosz czy inni, jak można ich pokazać w języku niemieckim w sytuacji, kiedy w samej Polsce zabroniono Miłosza czytać. Także on musiał odgrywać rolę dyplomaty również w tym okresie. Później to się zmieniło. To w zasadzie wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Leszku. Chętnie słuchalibyśmy dalej Twojej wypowiedzi. Początkowo planowaliśmy nasze sympozjum na półtora dnia. To było planowanie jeszcze przed pandemią. Ja jestem bardzo zdyscyplinowany. Musimy teraz koniec końców 4 godziny tutaj zamknąć nasz program. Teraz otwieram dyskusję, ale bardzo Państwa proszę o możliwie krótkie pytania, dlatego że chcemy dopuścić do głosu również laureatów nagrody imienia Karla Dedeciusa. Także w tej chwili mamy 5 minut na dyskusję. Kto chce zabrać głos, bardzo proszę o zgłoszenia. Nie widzę na razie żadnych zgłoszeń. Mam oczywiście nadzieję, że po pandemii uda nam się zorganizować wiele innych wydarzeń, podczas których będziemy mogli kontynuować dyskusje rozpoczęte tutaj dzisiaj. Przechodzimy teraz do następnego punktu, do wypowiedzi laureatów nagrody imienia Karla Dedeciusa. Jedna z laureatek niestety nie może być dzisiaj z nami, to jest pani Małgorzata Łukaszewicz, ale ma dobrą wymówkę, ma mianowicie dzisiaj urodziny, także
Serdecznie Ci gratulujemy, Małgorzato. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Kolejny laureat chciał wysłać nam swoją wypowiedź, Jakub Ekia, ale wysłał go dopiero o godzinie 11:30, także nie mogliśmy tego wbudować w ten film, który zaraz Państwo zobaczycie, ale przesłał mi całe szczęście swój tekst. Ja na początku przeczytam wypowiedź Jakuba Ekiego i bardzo proszę kolegów zajmujących się techniką o przygotowanie filmu. Więc Jakub Ekia pisze, szanowni Państwo, Karl Dedecius był dla mnie osobiście znacznie więcej niż tylko poetą i tłumaczem, ale osobą, która mnie wspierała i motywowała. Był dla mnie również przykładem doskonałości literackiej i wspaniałych umiejętności, patrząc na jego tłumaczenia i eseje. Był również zjawiskiem tytanicznej pracy i organizacyjnego talentu. Ale chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz, co wydaje mi się wyjątkowo ważne. Był mężczyzną, który przeżył II wojnę światową na własnej skórze i zrozumiał, że te doświadczenia musi przełożyć na coś dobrego i był otwarty, podchodził do ludzi z otwarciem, otwarty do ludzi. Tego typu zachowanie wcale nie jest oczywiste w tym naszym dzisiejszym świecie. Dlatego ja uważam, że ta misja rozpoczęta przez Karla Dedeciusa nie może się skończyć, że musimy ją kontynuować. Życzę wszystkim uczestnikom i uczestniczkom sympozjum wszystkiego dobrego. A teraz usłyszymy, co chcieliby nam powiedzieć kolejni laureaci nagrody imienia Dedeciusa jeden dzień po jego urodzinach na temat tłumaczeń i zadań tłumacza.